Mając na uwadze opinię czytelników, raczej pozytywną, po przeczytaniu mojej gawędy Przeszłość, która nie umiera, postanowiłam dopisać coś jeszcze, by lwowskie ścieżki nie zarosły, by w dalszym ciągu pielęgnowana była pamięć o duchu Lwowa, który przez całe życie był obecny w sercu, pamięci, wspomnieniach moich dziadków duczymińskich i rodziców. Pamiętali o jego tradycji, kulturze, ciągłości, której nikomu nie udało się im wyrwać. Dla mnie ich zachowania były niepowtarzalne, mimo przeciwności losu, które ich spotykały, dlatego pragnę wspomnienia ocalić. Wojna i porażki, których doznali moi rodzice i dziadkowie, zmuszają mnie do przemyślenia i zastanowienia się. Mimo że wojna wszystko przewartościowała, ja też zaczęłam inaczej widzieć życie, widząc, jak oni w późniejszym czasie doceniali jego wartość, szczęście, że tylko tyle cierpień ich zniszczyło i tak bardzo byli potrzebni całej rodzinie. Nie zniszczyło ich. Ciągle brzmi mi w uszach piosenka nucona przez babcię. Niech inni syjadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się ze Lwowa nie ruszać za próg. Ta mamciu, ta skaż mnie Bóg. Bo gdzie jest jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie. Tylko tu. Ludzie ze Lwowa, ze wschodu, z Kresu byli radośni, pełni optymizmu i energii. Bardzo lubili śpiewać oraz żartować. Do tekstu dołączam kilka piosenek babci i mamy. Wyżej jest część piosenki z filmu Włóczęgi z 1936 roku, słowa Emanuel Schlechter, muzyka Henryk Wars. Żeby napisać pierwszą część gawędy, zbierając fakty, fotki, spisując wywiady, sięgnę do przeszłości, do wydarzeń, które tam się rozegrały. Jak to wpłynęło na postawy moich bliskich, na ich klęski i małe zwycięstwa. Wracałam do historii tragicznych i wzniosłych. Robiłam to, żeby zrozumieć teraźniejszość, to znaczy, jak ważną rzeczą i właściwą jest zrozumieć przeszłość. Bardzo często myślałam o wycieczce do Lwowa. Stąd szukałam w różnych źródłach potwierdzenia opowiadań rodziców i dziadków o pięknie i świetności tego miasta. Moja najstarsza rodzina już odeszła, coraz bardziej pusto wokół mnie. Odeszli otuleni swoją lwowską tajemnicą, a mnie czasem się wydaje, że nadal są. W Radymnie i okolicach Przemyśla nie żyli pełnią życia. Ciągle wspominali i porównywali się z Lwowem. Ciągle uzupełniając swoją wiedzę o Lwowie, myślałam, by stanąć na tej ziemi. Wreszcie nadarzyła się okazja i pół roku po śmierci mamusi w maju 2005 roku pojechałam do Lwowa. Nazwałam niezwykle tą wycieczkę podróż życia. W dniu 5 maja 2005 roku stanęłam na bruku Lwowa, ukochanego miasta moich przodków. Jezdnia wyłożona kostką brukową, jakiej gdzie indziej nie widziałam. Pewnie została położona na początku XX wieku. Krążąc z przewodnikiem wąskimi ulicami miasta wzdłuż ulic, rzędów domów, nieco zaniedbanych kamienic, tu i ówdzie zachowały się jeszcze na nich dawne polskie napisy. Zaglądam do okna i znów odzywa się historia. Kto tu mieszkał? Musiał opuścić ten dom, by nigdy do niego nie powrócić. Uśmiecham się, gdy przewodnik wskazuje pierwszą publiczną toaletę w budynku u pana Edzia. Nagle przypomniałam sobie, co mówiła babcia i mama, że Lwów przed wojną był pięknym, czystym miastem pełnym kwiatów. Przyjaznych ludzi, uśmiechających się do siebie na ulicach. Było to magiczne miasto renesansu, porównywane do małego Wiednia. Było to pełne życia miasto
krętych, brukowanych ulic, które sięgały majestatycznych kościołów oraz przestrzennych dziedzińców wypełnionych kwiatami i fontannami. Było to miasto polskie, mimo że mieszkało w nim wielu Ukraińców i Żydów. We Lwowie działało 6 wyższych uczelni i polskie radio, nadawana przez nie wesoła lwowska fala ze Szczepkiem i Tońkiem. Była najchętniej słuchaną audycją radiową w przedwojennej Polsce. W czasie, który opisuję, byłam wtedy dzieckiem, ale wszystko, co wtedy słyszałam, rozważałam wiele razy w późniejszym życiu. Cząstka wspomnień we mnie przetrwała. Gdy w latach 80. pojechałam z młodzieżą LO, z Bieckiego LO, do Wrocławia, by oglądnąć panorawę wrocławicką, tę, którą najpierw była we Lwowie, zachwyciłam się i oczarowałam pomysłowością w ukazaniu tej bitwy. Po powrocie z Wrocławia pojechałam szybko do Radymna, do mojej staruszki mamy. Zaczęłam jej opowiadać o konstrukcji panoramy. Po chwili mamusia przerwała mój monolog i powiedziała, że widziała ją we Lwowie. Była wtedy w 4. klasie szkoły podstawowej. Mama nie znała się na sztuce, ale wiele rzeczy ją zachwycało. Gdy miała lepsze dni, uchylała rąbka tajemnicy we fragmentach i okruchach przerywanych jak sen. Tutaj dodam, że mama miała piękny głos i lubiła śpiewać piosenki patriotyczne i lwowskich baciarów. Dotarłam do kilku faktów dotyczących historii panoramy racławickiej. Ostatni z panoramy, Eugeniusz Burian, jest ostatnim żyjącym członkiem trzyosobowego zespołu ratującego w kwietniu 1944 roku panoramę racławicką przed zniszczeniem. Był w tej grupie najmłodszy. Mieszkający w Nowej Rudzie pan Eugeniusz wziął udział w uroczystościach 25-lecia odsłonięcia panoramy racławickiej we Wrocławiu. Panorama racławicka znalazła się w Wrocławiu już w 1946 roku, ale płótno na kolejnych kilkadziesiąt lat trafiło do magazynów. Scena zwycięstwa wojsk Tadeusza Kościuszki nad oddziałem cesarskiego generała Aleksandra Tormasowa w kwietniu 1794 roku była tematem niecenzuralnym aż do roku 1980. Kiedy władze zgodziły się na wystawienie płótna we Wrocławiu. Nastąpiło to jednak po kolejnych kilku latach, w czerwcu 1985 roku. Po powrocie ze Lwowa z nowymi wrażeniami próbowałam polubić to miasto, które kochali moi przodkowie i byli mu wierni. Próbuję ten nowy, odkryty świat obecnie dopasować do mojej osobowości. Wprawdzie bardzo kruche były te moje zasłyszane wspomnienia. W dawną aurę tego miasta i miejsc przyległych wplątałam nowe wątki i kolejne wersje. Odkryłam je jak karty, te rodzinne sekrety. Chwalebną sprawą jest to, że mieszkający tam Polacy, a szczególnie działacze kultury z wysoką świadomością pielęgnują pamięć, postanowiłam zgłębić wiedzę o narodowości Kresów, terytorium i miejscach pamięci, jak cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt, szukając miejsc pochówku moich przodków.